Słuchajcie, nasz alarm wyje. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj pierwszy dzień w Norwegii. Spaliśmy w tym miejscu. Było cicho, spokojnie, także nikt nam tutaj nie przeszkadzał. Dzieci już tam pobiegły gdzieś, a ja wam pokażę, jak sobie tutaj montuję dzisiaj vloga, bo mam trochę zaległości. Dlatego był zasój na kanale. Tutaj sobie montuję vloga, sprawdza się świetnie ten multivan. Tutaj siedzę na kolanach, wprawdzie mam laptopa, ale na stoliku mam myszkę i sobie operuję, także to mi się bardzo podoba. No, śniadanko mi Kasia przyniosła. Zamknę tylko samochód i pójdziemy do dzieci. Gdzie wy tam biegniecie? Jeleń był? Ja nie mogę. Zobaczcie, gdzie doszliśmy. Tutaj jest taka skała, która nachodzi na drogę. Jakby tutaj przyczepą jechać albo kamperem, to trzeba naprawdę uważać, żeby w nią nie walnąć. Taki zwykły parking, a takie ładne miejsce. Idziemy po kalosze, bo tam znalazły dziewczyny maliny. Dobra, wróciliśmy po kalosze. Mamy tutaj... Szymuś, wkładaj. No tu jest deszczowo, trzeba naprawdę kalosze do Norwegii zabierać. Tylko my nie mamy z Kasią. No, dziewczyny już biegają. Nadia musi przejść przez strumyk, żeby dorwać maliny. Ja ci tamtą dorwę. Zobaczcie, jaka wielka. Ale chyba robaczywa. Mogę ją zjeść? Nie, robaczywa. Pokaż. Robaczywa. Pokaż. To nie jest robaczywa. Albo obierz ją z tych robaków. Nadia chciała zerwać tą malinkę, ale na drodze stanął jej taki wielki pająk. I się wystraszyła. Będziesz nam zrywał malinki, jak będzie pająk. Będę. Zobaczcie, ile mam malinek. Nadia pobiegła po... Tam są porzeczki. Właśnie to miałem wam powiedzieć, że w lesie tutaj rosną porzeczki czerwone. Zobaczcie, ile czerwonych porzeczek. Ja zobaczę, czy nie są trujące, dobra? Jakby co, to ja umrę. Dobre. Zrywamy. Zrobimy kompocik. Tu są takie ogromne, zobaczcie. Tyle starczy. Zostawimy resztę dla innych. Jak tu przyjedziecie, to przyjdźcie. Słuchajcie, Nadia jeszcze znalazła poziomki. Zobaczcie, rosną poziomki. Pokaż Nadia. Poziomki. Poziomki mamy. Nadia, szybko, no i ta kapustka. Taka, co jedliśmy zawsze, jakbyśmy mali. Zobaczymy, czy ona jest kwaśna. No, to jest ta kapustka pyszna. To też się je. Mogę zobaczyć? Jest kwaśne, ale dobre. Nie. Nie lubię. Szymek jest już w jaskini. Ja też chcę. Ale warto było tu... przyjść, nie? No, świetnie tu jest. Ej, nie kapcie mi tu na głowę. No właśnie. Jak tam, Szymek? Fajnie. Jesteś grotołazem. Ode mną tu nie ma ryb. Teraz pójdę napełnić wodę, bo nam zabrakło, ale pamiętacie, od Michała, kapitana przyczepy, dostałem taki wężyk z takim lejkiem. Dzięki, Michał, teraz to się przyda. Tym razem na podróż zabrałem. Więc idziemy w to miejsce. Pokażę wam, jak to wygląda w ogóle. Ogólnie dwa pierwsze to jest WC, ale tutaj mamy urinal, co znaczy, że tu jest po prostu takie sikanie dla mężczyzn. A tutaj jest latrin. Latrin to jest właśnie zlewnia dla kamperów. A my pójdziemy tutaj. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj jest przewijak. Na przewijaku sobie kamerę położymy. No i co? Lejemy. Tu jest przycisk od wody, tutaj od suszarki. Ej, ale fajne, zobaczcie to. Zobaczcie, tutaj idealnie wchodzi to, także nie będę musiał nawet trzymać. Super! Tu wkładam końcóweczkę, naciskam i leci. Ale super! No i co jakiś czas trzeba naciskać po prostu. Także Michał, spisuje się ten wężyk. Dzięki wielkie! No i baniak napełniony, ale pokażę wam, jak to wygląda w środku, bo tu jest taka uszczelka. To jest po prostu taka guma i można to zamontować na dowolny kran i będzie się trzymać, także świetna sprawa. Ruszyliśmy dalej, jak widzicie, mamy pogodę. Słuchajcie, jestem już na drugiej stacji benzynowej i chcę kupić to urządzenie AutoPass, ale nikt tutaj nie wie, gdzie to kupić, także to się chyba kupuje przez internet w Polsce, to przychodzi ci pocztą, no i dopiero możesz z tego korzystać. A tak to podobno autostrady są automatyczne i no i opłaty przyjdą pocztą do domu, trzeba będzie zapłacić za te autostrady. Ale chcę wam coś pokazać, bo tutaj w Norwegii jeździ mnóstwo Tesli i zobaczcie, tam są takie parkingi z urządzeniami do ładowania, ale najlepsze jest to. To wygląda normalnie jak cmentarz. Cały parking, nie wiem jak to się nazywa, z pistoletami do ładowania i wszędzie Tesle. Niesamowite.
Zobaczcie, gdzie wylądowaliśmy. Jakimś trafem dziwnym wylądowaliśmy w porcie i będziemy przepływać znowu przez morze. A dlatego, że zmieniliśmy trasę i zamiast do Oslo i tam jechać na północ, to chcemy jechać w dół Norwegii i przed Oslo skręciliśmy w lewo w pewną dróżkę. No i nie wiedziałem, że tutaj jest po prostu taki fiord i trzeba go przepłynąć. Ale ogólnie pojedziemy właśnie od dołu i zrobimy taką łyżkę i do góry pojedziemy. Więc teraz czekamy na prom, już jeden odpływa, drugi przepływa. Kasia, ile daliśmy za bilet? 612 koron, to jest około 250 zł. 250 zł. I wystarczy tylko kartę włożyć tam w terminalu i się bramka otwiera, pani rachunek daje. No i wjechaliśmy, także bardzo prosto. Tamtym płyniemy, tamtym, bo no. Tamten odpływa już. No. Ten już na pełne. Tak, jesteśmy ostatni byliśmy i pan nas tutaj zatrzymał, dlatego jesteśmy pierwsi w kolejce. Także z jednej strony mieliśmy trochę pecha, że nas nie wpuścili i musimy czekać. A z drugiej cieszymy się, bo popłyniemy promem. Jest to prom do miejscowości Horten, tu jest napisane. Horten z miejscowości Moss, chyba. Jest to droga numer 19, jakbyście z autostrady zjechali, to jest po prostu 19. Tutaj, zobaczcie, jest 19. W ogóle mi mapę obraca i muszę ją po prostu zawsze obracać, tak dziwnie. Coś takiego. Minęło 5 minut i samochody wyjeżdżają z tego promu. Jak wyjadą, to pewnie my musimy wjechać. Mam przyczepkę. No, przyczepkę. No, fajny samochodzik. Znaczy ten motor z przyczepką. Czyli najpierw wyjechały osobówki, a teraz wyjeżdżają tiry. A tutaj jest kolejka samochodów osobowych. A tutaj ja jestem jako tir i za mną są też tiry. Przyszedł pan, który kieruje ruchem i wpuszcza właśnie osobówki. Ale czemu nie my pierwszy? A, po dwie. No nie wiem, jak on to robi, ale niektórych puszcza, niektórych nie. Pokazuje palcem, kto ma jechać. No, już się kończą, teraz my będziemy. Dziękuję. Teraz? Teraz my. Dzieci, zapinamy się. Nie. Za 100 metrów przeprawa promowa. Ale fajny ten prom. Taki szeroki, nie? Taki szeroki i otwarty. No ludzie wysiadają, widzę, z samochodów, więc może można iść tam na górę, na taras. Dressed in our finest, walking the walk. Ooh, imagine what we could do. Happy day. Ale tu przeciąg, nie? Wieje wiatr na maksa. Powiem wam, że już płyniemy i zobaczcie, ile jeszcze miejsca zostało. Także jakiegoś wielkiego tłoku nie ma na tych promach. Jeszcze połowa wolna. Chodźcie, idziemy na taras. Zobaczymy, jak wygląda woda. Ale ładnie, proszę państwa. Chodźcie tam zobaczyć. Płyniemy. Ekstra, nie? Chodźcie tam na kadłub, na dziób. Tak to wygląda od góry. Pięknie. O, a następny nas mija z tej strony. One normalnie co 10 minut kursują, także nie ma się co przejmować. No widziałem, właśnie opowiadam, że mijamy. Zakaz wyrzucenia śmieci do wody. Tu są jeszcze jakieś schody. Idziemy z Szymusiem. Wieje, nie Szymuś? Szymek spał, ale go obudziliśmy. Tu są schody na dół. Słuchajcie, co do pogody, to jak widzicie, w kurtkach jesteśmy, także w sierpniu też kurtki zabierajcie do Norwegii, bo są naprawdę potrzebne. Mimo że jest teraz 23 stopnie tutaj, to i tak wieje. Idziemy zobaczyć do restauracji. Mama, ja to zrobię, coś zjeść. A, tu trzeba ten grzybek nacisnąć. Drzwi by zgniotły, Anie. A tu są takie fotele, zobaczcie, są fotele, można sobie usiąść. To chodźcie, siadamy sobie. O, jakie fajne. Siadaj, Anie. Głodna jesteś i chcesz z restauracji skorzystać? Zwiedzamy. Zobaczcie, ile tych foteli tutaj jest. Wygodnych. Jak w samolocie. O, tutaj coś można kupić. Jest Coca-Cola i cały bufet. Kasia robi fotki nowym obiektywem, jak się spisuje. No, obiektyw fajnie, tylko teraz przez szybę robiłam, więc... Aha. Ale na odbłysk zewnątrz... był.
No, zobaczcie, jakie ładne. Zobaczcie tutaj, jest cały model tego statku. Fajne, nie? Nazywa się Bastofossen. I tutaj mamy końcówkę pokładu, czyli stoliki. Bardzo fajny prom. Idziemy zobaczyć tam gdzieś jedzenie, po ile kosztuje? No. Jaka cena? No. Chorowego. Którego, Ania? Ona tego kitelskami. Ona by chciała tego. No taki lud na promie 30 koron, czyli około, nie wiem, 12 zł, coś takiego. A zobaczcie tutaj, tu jest cała szafa z kamizelkami ratunkowymi. Czyli w razie wypadku otwieracie tą szafkę i się ubieracie. I tam też, tam są w ogóle ubikacje. Zobaczcie, tutaj mamy pomieszczenie dla piesków. Jak macie pieska, to wchodzicie tam, tam jest woda, może się piesek napić. Jest kosz na śmieci. Jest kratka, więc ten piesek chyba może się wysikać. Tutaj nie wiem dokładnie. Gdzie dla pieska? No tu, pomieszczenie dla pieska. No i znaleźliśmy bawialnię, ale niestety nieczynna z powodu koronawirusa. Ale proszę zapytaj. No nie, no nie wpuszczą nas. Pewnie jest zamknięta na klucz. No jest komunikat, że musimy już zejść na dół. Nadia naciśnie. I zobaczcie, jesteśmy już na drugim brzegu. Teraz będziemy dobijać do portu. Słuchajcie, nasz alarm wyje, ponieważ ten statek tak drży. Wyłączyłem, ale naprawdę nam wył samochód, także nie zostawiajcie na alarmie. Dobrze, wyjeżdżamy. Za późno kamerę włączyliśmy, ale ogólnie tak się wyjeżdża i już możemy jechać 19 po drodze. Za 500 metrów na rondzie pierwszy zjazd. Słuchajcie, ale nie wierzę, gościu ciągnikiem jedzie po autostradzie. Takie rzeczy w Norwegii. Jaki szok. Nie wierzę w to. Zjechaliśmy z autostrady, zatrzymaliśmy się w takim oto miejscu. I chyba będziemy tutaj spać. Tu jest taki budyneczek czerwony. A tam jest jeziorko. Idziemy do jeziorka zobaczyć, jak tam jest. Taki hangar tutaj jest. Co wy tam, dzieci, macie? Żabkę. Znowu żabkę? Mam taką małą. Taką samą. Zobacz, tutaj. Jaka fajna. Tutaj. Ta mała. Wskoczyła nam do siatki. Mam żabkę. Pokaż ją. Ogólnie jest to miejsce takie rekreacyjne. Są stoliki, można sobie zjeść. Tam jest takie molo. Wejdziemy na nie. No, o to chodziło, bo dzieci chciały sobie siatki pozanurzać. Ej, tata, tutaj będziecie mogli. Trzymał Ani siatkę i pilnowałem, żeby ta żabka... To ja wypuść tą żabkę, tylko nie do wody, bo to nie jest wodna żaba. Ja też chcę łowić, ale my chcemy zmienić tą żabkę. Patrzcie. Tak, tu się rusza? Wchodzimy, to jest tratwa. Tratwa. Ja nie mogę, chodźcie na tratwę, ale bajer. Nie wiem właśnie. Chcesz trzymać na rączkach tą żabkę? Nie, Ania, nie chcę. Zobaczcie, tam jest lilia. Kasia wam zrobi zdjęcie ze zbliżeniem. Ale tu jest pięknie. Zobaczcie, łódka jest. Tu jest taka ławeczka. O, się wystraszyłem. No i ktoś przyniósł krzesło. Można sobie usiąść. Ja sobie usiądę. A co? Jak to się wszystko rusza. Zobaczcie, tu jak przechylimy, to leci woda. Przyszliśmy po wędkę. Przyszliśmy po wędkę dla mnie, bo będziemy łowić i tu tata właśnie mi wyjmuje tą wędkę. Proszę, Ania. Oto! Proszę, zobaczcie, mamy błystkę bez haczyka, żeby sobie Ania krzywdy nie zrobiła. Będziemy na to łowić. Ale czekajcie, bo musimy odczepić tutaj. Zahaczyłem, żeby mi się żyłka nie poplątała. Tutaj popuszczam. Ania, życzę ci, żebyś szczupaka złapała. Myśmy go zjedli na kolację, nie? No. Dobra, odczepiłem. Teraz trzeba zapiąć. Cyk i mamy. Idziemy łowić. Ja sama daj. Proszę, Ania. Ania umie już zarzucać, bo w Hiszpanii ja trenowała. Strony. No w drugą nie. To musisz paluszkiem, pamiętasz? Tutaj paluszkiem. Przekładasz to. I zarzucasz. I zarzucasz, no. Przetestuj sobie. 3, 4,
Och, nie wyszło coś. Nie, nie tak. Musisz odbezpieczyć, czyli tak zdjąć i teraz rzucaj. Oj nie, coś nam się nie zarzuca. Tu się znowu zaplątało. Słuchajcie, zgubiła nam się blaszka w wędce. Ania zarzuciła, ja nie wiem gdzie ona poleciała i urwała się żyłka. No i co? Nawet nie doszliśmy do wody. Dobra, słuchajcie, szukamy tej blaszki, gdzieś tutaj. Nie, zarzuciła i ja nie wiem jak się przerwała ta żyłka, przecież to jest mocna żyłka. Dobrej firmy kupiłem. Szukaj takiej blaszki, Szymuś. Rybki naszej. Na szczęście mam jeszcze jedną blaszkę, trochę mniejszą i lżejszą, ale też może będzie dobra. Mamy nową zabawę. Moczymy nóżki. No i zobaczcie, poradziłem sobie z tym wszystkim. Mamy założoną nową przynętę. Tylko bez tej stalki, która była na końcu, bo Ania ją zgubiła. No i co, idziemy zarzucić. Kasia mówi, że jakieś ryby tutaj skaczą, więc zarzucimy. Uważaj na haczyk. Symulator wędkowania, proszę Państwa. Ej, tam ludzie na łódce podpłynęli do łabędzia i ten łabędź ich atakuje, a on będzie się wiosłem bronił. Ja cię kręcę. Dzieci odeszły, a ja będę teraz zarzucał. Jesteście? Dobra. 3, 4. Wow, jak fajnie. To musisz długo. 3, 4. A czemu ty to nawijasz? Chcę nawijać, żeby ona jak płynie, to się tak czepie i szczupak pomyśli, że to ryba i złapie. Pokażemy wam jak ta rybka pływa. Tak się rusza i się błyszczy w wodzie. Fajnie. Fajnie, nie? Jak ja nawijam, to ona po prostu się kręci. I szczupak myśli, że to jest rybka. Chodźcie, zarzucamy jeszcze raz. 3, 4. Słuchajcie, Nadia złapała węża. Ciągnij go. Ja nie mogę, cały wąż. Nabraliśmy was, to jest łodyga z tego, z lilii. Wąż ci się złamał. Co? No rzucaj takiego węża. Ten też jest dobry. No dawaj. A już leżę. Ej, do tyłu zarzucasz. Tam ci poleciał. Ale słuchajcie, jesteśmy tutaj 1,5 godziny i ani jednego komara nie ma. To jest cud. Ja nie wiem, co tutaj ta natura zrobiła, że tu nie ma żadnych. Tak jak mówię, nie mamy tutaj w ogóle komarów. Ania chodzi na krótki rękawek i nic ją nie gryzie. Nadia również. Kasia również. Ma słodką krew i ani jeden komar nie przyleciał. No ale tak czy siak, ani jeden, nie? No. A w Świnoujściu to było mnóstwo. Nie dało się w ogóle spokojnie spacerować. Tutaj siedzimy już i siedzimy. No i się bawimy, aż słońce nam zachodzi. Ławka fajna? No to jest świetne. Jak u fryzjera. Ja ci zrobię fryzurę, Kasia, norwecką. Proszę? Chcesz norwecką? Czy szwedzką? Nadia walczy. Jeszcze raz. No nie odbezpieczyłaś kabłonka. 3, 4. Oj, tu jest, no udało ci się. Prawie dobrze. Dzieci wyciągnęły lilię i zobaczcie jaki ten korzeń jest długi. Jeszcze idzie, zobaczcie. Tu się ciągnie i jest taki. Ja potrzebuję. Jest ogromnie długi, chyba ma 3 metry. Łowimy. Jednak będziemy tutaj spać, więc rozkładamy się. Ja tutaj kupiłem sobie nowy lejek, więc wam pokażę. Podstawimy baniak na szarą wodę. No i tutaj, moi drodzy, kupiłem na stacji benzynowej taki fajny lejek, bo tamten czerwony gdzieś mi się zgubił. W ogóle to już był taki brudny. A tutaj jest lejek, pewnie do paliwa. No i możemy wybrać albo taką końcóweczkę, albo taką. I nie wiem, którą wybrać. Na razie wezmę tą. Tylko tu jest taka siatka, ja ją zerwę, bo się będzie zatykać od resztek jedzenia. I teraz wkręcimy. Nie pamiętam ile kosztował, ale chyba z 15 zł albo 12, coś takiego. Nie był drogi. O. To co, żegnam się z wami. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć.